Rozpoczynamy briefing prasowy przed pojedynkiem 16. kolejki Fortuna pierwszej ligi Aptlan Resowia Rzeszów kontra Górnik Polkowice. To spotkanie w najbliższą niedzielę o godzinie 18. Wraz z nami Bartosz Jaroch, obrońca Resowi. Witam. Witamy Cię serdecznie. Bartku, rozpocznijmy od podsumowania tego ostatniego zwycięskiego pojedynku z Widzewem. Jaki to był dla Ciebie mecz? Dla mnie był to o tyle inny, że musiałem go oglądać z wysokości trybun i nie wiem, czy nie przeżywałem go bardziej niż będąc na boisku, bo będąc na boisku tych emocji tylu nie ma. Opadają one z pierwszym gwizdkiem, a będąc na trybunach chciałby się pomóc drużynie, ale się nie może pomóc i to też było coś nowego, ale no cieszę się, że drużyna wygrała i to jest najważniejsze. Są pytania, które napłynęły od gazety Codziennej Nowiny, konkretnie od redaktora Waldemara Mazgaja. W ostatnim meczu z Widzewem bardzo dobrze wypadł Twój zastępca, Bojan Gwozdenowicz. Czy nie obawiasz się, że trener w myśl zasady zwycięskiego składu się nie zmienia, da Ci znowu odpocząć? No to już jest decyzja trenera. Ja jestem cały czas do dyspozycji, Bojan zagrał dobrze. To jest drużyna, no. Także to pokazuje tylko, że mamy mocno wyrównaną drużynę, że gdy jeden wyleci, to skakuje drugi i to nie jest jakby gorszy zamiennik, tylko no i gratuluję Bojanowi dobrego występu, gratuluję drużynie zwycięstwa, a co będzie w sobotę, niedzielę w następnym meczu, to już zależy od trenera. Który obraz Resowi jest bliższy prawdzie, ten ze zwycięskich meczów z Widzewem czy ŁKS-em, czy raczej z przegranych w Gdyni lub Bielsku-Białej? Z czego wynika taka dyspozycja w Waszej postawie? No na pewno chciałbym się powiedzieć, żeby nas pamiętano z tych meczów na pewno zwycięskich, ale z czego biorą się te wpadki typu Gdynia, typu te wcześniejsze porażki, to ciężko powiedzieć jednoznacznie. A my na pewno wiemy, że mamy drużynę taką, żeby wygrywać na pewno większych tych meczów. Wiem, że tych punktów powinniśmy mieć więcej. Trenujecie na Wyspiańskiego, gracie na Hetmańskiej. Czy ten stadion to wasz atut, czy czujecie się, jakbyście grali na wyjeździe? Oczywiście z dopingiem swoich kibiców. To też nie jest tak. No, oczywiście to nie jest nasz stadion, to nie jest, ale no, to też nie można powiedzieć, że gramy na wyjeździe. No, też znamy ten stadion, może nie mamy przyjemności tam trenować w tygodniu. To też na pewno by dużo zmieniło, ale no, przyzwyczajamy się. No, musimy go traktować jak swój i walczyć o nim jak na swoim boisku. Kilka dni temu Brania Pindroch, dzisiaj urodziny Bojana Gwozdenowicza. All the best to you, happy birthday. Coś specjalnego przygotowaliście w szatni dla kolegi? Nie, no to, że Braniu ma urodziny, to dowiedziałem się w tym meczu i to okrągłe 3:30, bo ja miał dzisiaj urodziny. No fajnie, że chłopaki mają, fajnie chłopaki się odwdzięczają do tej urodziny, jakieś tam jakby przekąski, coś tam przynoszą, coś zostaje w prezencie. No przywitajmy po prostu zagraniczne chłopaki, u nas są takie zwyczaje, że się jakby składa życzenia, śpiewa 100 lat i tak też z nimi postąpić. Ale oczywiście wszystko w normach kalorycznych. Pewnie, że tak. Jasne. Drodzy Państwo, moim Państwa gościem Bartosz Jaroch. Kolejny mecz Aptlan Resowia Rzeszów Górnik Polkowice w niedzielę o godzinie 18. Serdecznie zapraszamy.